I tutaj mamy też taki widok niezbyt fajny dla czterolatków. Ale zaradzimy. Idę sobie właśnie do parku, do Bolszewa, zobaczyć jak on w tej chwili wygląda, a nie wygląda dobrze. Powiedziałbym wręcz, że jest miejscem niebezpiecznym. I tutaj mamy baner, baner sołtysa Bolszewa, który nadal chce być radnym. Zresztą taki trójwymiarowy, kiedy go zobaczyłem pierwszy raz, to miałem tak naprawdę wrażenie, że chyba mrugnął. Także tutaj mamy osobę numer jeden, która może być odpowiedzialna za stan tego właśnie miejsca, jakim jest park w Bolszewie, Art Park właściwie. I tutaj mamy drugiego jegomościa, który czasowo, jeżeli chodzi właśnie o jego rządy w gminie Wejherowo, no to jak dla mnie idealnie pasuje do właśnie tego czasu, przez który ten park jest w takim stanie, w jakim jest. Niestety to, co zaraz zobaczymy, to efekt długotrwałego zaniedbania. Po prostu niewłaściwi ludzie na niewłaściwych miejscach, brak komunikacji, brak organizacji i takie są właśnie efekty. Nie tego chcemy w gminie Wejherowo, no ale to mieliśmy przez tą krótką, całe szczęście, kadencję obecnego wójta. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, ponieważ to, co zaraz zobaczymy, nie jest zbyt fajnym widokiem. Gmina Wejherowo, smutek i żal. Niestety ta nazwa jest coraz bardziej adekwatna, jeżeli chodzi o stan, w jakim znajduje się gmina Wejherowo. I to na przykładzie miejsca, które niegdyś było bardzo zadbane, które było bardzo pilnowane i było taką swoistą chlubą nie tylko Bolszewa, ale też całej gminy Wejherowo. W tej chwili zarówno Art Park w Bolszewie, jak i jego otoczenie, można powiedzieć śmiało, że popadają w ruinę i z miejsca przyjaznego dla rodzin, przyjaznego dla dzieci, stało się miejscem niebezpiecznym. Takim, do którego nie wiem, czy ktoś z Państwa chciałby posłać sam swoje dziecko. Także zobaczmy, jak niestety, ale wygląda ten... I stąd już się zaczyna. Zaczyna się niezbyt fajny widok. Niezbyt fajny widok też dla ludzi, którzy tędy właśnie przejeżdżają. A tak naprawdę ulica Zamostna, w tej chwili te samochody w miarę jadą, ale generalnie tutaj jest ruch bardzo spowolniony. I tędy jadą mieszkańcy na przykład Góry, Orla, Zamostnego, Kniewa, Warszkowa, czy też na przykład części Gościsina. Już nie wspominając o mieszkańcach nie naszej gminy, czyli po prostu o osobach przejezdnych. I co ci przejeżdżający właśnie tędy ludzie widzą? Widzą tutaj właśnie śmieci. To jest ten widok, który tutaj się najbardziej rzuca w oczy, ponieważ tak to właśnie wygląda. No i tak, z jednej strony można byłoby powiedzieć, że tutaj powstał właśnie market, powstał kolejny market, czyli Lidl. No i dlaczego ja się tutaj czepiam, że tutaj mamy na dojściu właśnie do parku to, co mamy? Chociaż tutaj i tak te śmieci zostały trochę zebrane, było jeszcze gorzej. Przede wszystkim, kto jak nie wójt mógłby tutaj zadbać o kontakt, o rozmowę na przykład z tym właśnie Lidlem, tak żeby na ich koszt ustawić tutaj właśnie na rogu jeszcze jeden śmietnik i te śmieci, które są tutaj, w dużej części na pewno trafiałyby właśnie do tego śmietnika. A tymczasem mamy właśnie to, taki właśnie nas wita widok od tej strony. Lub też podejrzewam, że gminę jeszcze chyba stać na to, żeby tutaj właśnie postawić w takim newralgicznym punkcie jeden śmietnik, ponieważ z tymi śmietnikami akurat mamy dość słabo na terenie gminy i wtedy nie byłoby właśnie tego. Zresztą jeszcze niedawno w tym rowie, który delikatnie jest tutaj posprzątany, jakoś chyba półtorej tygodnia temu, chociaż on wygląda nadal kiepsko, ale tutaj wrzucę na górze, jak ten rów właśnie z tą wodą tutaj wyglądał. I taka geneza tego, jak powstał właściwie ten park, ponieważ nie każdy może to wiedzieć, nawet sam wójt może tego nie wiedzieć. Także tutaj mamy 2 miliony 200 tysięcy złotych.
I jeżeli chodzi właśnie o te pieniądze, no to one w tej chwili tak naprawdę niszczeją. Niszczeje sprzęt, który się tam znajduje, to wszystko po prostu popada w ruinę, także bardzo możliwe, że wójt chce, żebyśmy zatoczyli koło. Zatoczyli koło do parku, który sprzed 2013 rokiem właśnie znajdował się w tym miejscu i jak tutaj trafnie znalazłem jeden z komentarzy właśnie z tamtych lat, to było tak naprawdę składowisko śmieci, także chyba zataczamy koło i wracamy do tego, co było wcześniej. Także panie wójcie, jeżeli chodzi o powrót, o dbanie o historię, no to nie tak to powinno wyglądać. Powinniśmy w pewnych kwestiach jednak iść do przodu. A postawienie z tyłu tego właśnie kortu tenisowego, o którym jeszcze będzie, ponieważ jest to bardzo ciekawy przypadek, no to nie jest krok do przodu, to jest bardziej krok w stronę kogoś, a nie krok do przodu dla gminy. Także dla kogoś może to być fajne, ale dla gminy już niekoniecznie. Dobrze, także wracając do parku. 2 200 000 zł. Na tablicy, która stoi właśnie przed wejściem do parku, mamy trochę inną kwotę, ale skupmy się na tej, która właśnie była podana. Także ten park otwarty został 6 lipca 2013 roku w takiej formie, w jakiej on powinien być zachowany. Ponieważ dbanie o gminę, dbanie o majątek gminny, a ten park również stanowi majątek gminny, czyli majątek tak naprawdę każdego z mieszkańców, powinno wyglądać w ten sposób, że nawet jeżeli tam nie powstawałyby jakieś inwestycje, a raz jeszcze mówię, że ten kort tenisowy to niekoniecznie jest inwestycja, na pewno nie gminna, to przynajmniej powinniśmy pilnować tego, co jest i nie dopuszczać do takiego zaprzepaszczenia tego wszystkiego, do zaprzepaszczenia tych funduszy, które zostały właśnie na ten park pozyskane. A pozyskane zostało ponad 1 200 000 zł. I teraz, dlaczego ten park nazywa się Art Parkiem? No tutaj miała powstać taka właśnie przestrzeń do tego, żeby tutaj można było się też artystycznie jakoś wykazać na takim właśnie polu. W tej chwili faktycznie artystycznie można się wykazać, jeżeli ktoś chciałby z tych potłuczonych butelek na przykład jakieś witraże sklejać, jakiś artysta, może tacy są, nie mam pojęcia, no to faktycznie może sobie tego szkła troszeczkę nazbierać, może też ewentualnie zrobić jakąś instalację ze śmieci, które się tam znajdują, lub też może napisać jakiś poemat, wiersz, na przykład Ode do zniszczenia. Ponieważ chyba tylko do tego w tej chwili to się nadaje i do tego właśnie zostało to doprowadzone. Kolejna informacja. Dlaczego w parku swego czasu stała ta słynna łódka? Otóż dofinansowanie zostało pozyskane tutaj przez poprzedniego wójta z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Czyli ten 1 200 000 zł, a nawet ponad 1 200 000 zł, pozyskany został właśnie z tego funduszu. I teraz zastanówmy się, czy taka miejscowość jak Bolszewo łatwo może uzyskać dofinansowanie z funduszu rybackiego? Czy my znajdujemy się w linii brzegowej, w linii morskiej brzegowej? Czy może mamy tutaj jakieś duże zakłady przetwórstwa rybnego? Czy w ogóle jakoś jesteśmy bardzo związani właśnie z taką dziedziną? No otóż nie. Także tutaj trzeba było się naprawdę sporo nastarać, żeby takie fundusze pozyskać. Trzeba było się, kolokwialnie mówiąc, nakombinować. I w efekcie tego mamy ten właśnie park, udało się uzyskać to dofinansowanie, ponieważ takie właśnie było dostępne. I dlatego właśnie stoi tam, a właściwie stała, ponieważ już jej nie ma, do momentu ta właśnie łódka, która miała nawiązywać w jakiś sposób do tego rybołówstwa. Także to był taki element, który musiał tam być. Także mam nadzieję, że już tutaj troszeczkę tam się w głowie jakoś rozjaśniło, panie wójcie. Jeżeli chodzi właśnie o te takie zaśmiecone miejsca, no to tutaj wrzucę takie urywki, ponieważ ja po tym parku spaceruję sobie co jakiś czas od ponad miesiąca i fakt delikatna, jest taka delikatna poprawa. Natomiast co jest poprawa wizualna, po prostu ktoś się w końcu zainteresował i część śmieci została usunięta. Natomiast nie o śmieci tu chodzi. Tu chodzi na przykład o dewastację tego wszystkiego. Ponieważ same śmieci fakt są problemem. Natomiast tutaj w tym artparku z takich na przykład kapsli, których tutaj jest mnogo, z jakichś butelek, które nie skończyły tak jak te butelki, tylko po prostu zostały potłuczone, no to artyści, którzy tutaj w teorii powinni właśnie zajmować się jakąś szeroko pojętą sztuką, mogliby ewentualnie, o właśnie, z takich kawałków szkieł jak to, robić może jakieś witraże,
może jakieś instalacje artystyczne z tych właśnie kapsli, których tutaj jest tak bardzo dużo. Natomiast takie kawałki szkła, których tutaj jest ogrom, one są niebezpieczeństwem. Niebezpieczeństwem dla tych, dla których tak naprawdę ten park został stworzony, czyli dla dzieci. Ponieważ podbiegnie takie dziecko, chwyci właśnie coś takiego i nieszczęście gotowe. Sam park zresztą jest totalnie zaniedbany, co zresztą widać po tych właśnie elementach infrastruktury. Nie mówię tutaj na przykład o tym, ponieważ wiadomo, była zima, zima się rządzi też swoimi prawami, ale jest coś takiego, panie wójcie, coś takiego, co nazywa się psychologii teorią rozbitych okien. No i tak skrótowo. Jeżeli mamy na przykład taką ławkę, ponieważ tutaj większość ławek wygląda tak jak ta, a nawet gorzej. I jeżeli tutaj mamy taki właśnie napis, czyli naprawdę coś pięknego dla tych dzieci, które tutaj właśnie spacerują. Tam mamy szkołę podstawową, no i dzieci sobie tutaj wychodzą na spacery. Już nie mówię o przedszkolakach, które może nie umieją czytać. Natomiast pismo takie obrazkowe, prymitywne, które znajdziemy właśnie z tamtej strony, na tamtych zabawkach, urządzeniach właśnie służących do zabawy dla tych najmłodszych dzieci, no to podejrzewam, że rozumieją. Także jak to wygląda? Także jeżeli chodzi nawet nie o te ławki, tylko choćby o te kapsle, czy o te śmieci, które właśnie mijaliśmy w tamtym miejscu. Jeżeli ktoś sobie tutaj faktycznie otworzy piwo, natomiast ten park nie jest zbyt dobrym miejscem do picia piwa, dlatego brakuje tutaj ewidentnie monitoringu, który mógł być teraz już założony, natomiast trzeba było się zajmować innymi rzeczami. No i tutaj sobie, jak widać, tego piwa pito bardzo dużo. Leżą tutaj te kapsle. No i tak, przy jednym kapslu, przy jednym takim właśnie napisie, czy przy jednej rzeczy, która została tutaj zdewastowana, gdyby ta ławka była w super stanie, no to ktoś by się 10 razy zastanowił. Natomiast jeżeli ktoś już wykonał pierwszy taki właśnie brzydki napis, no to co zaszkodzi drugi? Skoro na ziemi leży już jeden kapsel, no to dlaczego nie rzucić kolejnego? I takie właśnie mamy efekty. I to można tak naprawdę odnaleźć w całym parku. Tak samo jak te szkła. To akurat jest poza szlakiem, poza tą właśnie alejką. Natomiast one się znajdują w najróżniejszych miejscach właśnie w tym parku. I teraz tak, niektóre elementy mogą po prostu być niemiłe dla oka, jak na przykład ten właśnie śmietnik, który wygląda tak jak wygląda. Chociaż on też chyba jest w takim technicznie średnim stanie. Natomiast jak już mówiłem, te kawałki szkła, tym razem już tak typowo na głównej alejce, którą właśnie spacerują dzieci. Na przykład z okolicznych przedszkoli, czy też choćby z tej szkoły podstawowej, którą mamy tutaj dosłownie za rogiem. Także teraz, kto powstrzyma takie dziecko przed chwyceniem sobie w rączki takiego kawałka błyszczącego szkła? I tu faktycznie, jeżeli chodzi właśnie o te śmieci, no to te klomby, które kiedyś były tak pieczołowicie pilnowane, no to w tej chwili pełnią chyba funkcję właśnie wyłapywacza takich drobniejszych śmieci, które gdzieś tutaj sobie hulają przez wiatr. Natomiast ja to z jednej strony rozumiem. Śmieci tworzą ludzie. Ludzie je właśnie wyrzucają. Ale kto w tym przypadku może być odpowiedzialny za ogarnięcie tego wszystkiego? Tutaj już są postawione te ławki. Te ławki akurat były gdzieś magazynowane. Ich tutaj wcześniej nie było. Także one się tutaj pojawiły jakoś półtorej tygodnia temu. Ale to wszystko, co tutaj jest dookoła, to jest tak naprawdę efekt zaniedbania. Ponieważ kiedyś, 2 lata temu jeszcze, ten park wyglądał o wiele lepiej. Natomiast w tej chwili z miejsca, które powinno być przyjazne mieszkańcom, przyjazne dzieciom, o właśnie. Tu flaszeczka, tam piwko, jeszcze jakieś brzydkie napisy. I jak ten park ma wyglądać? On ma dawać przykład. Tutaj mają się odbywać jakieś fajne wydarzenia kulturalne, mają się tutaj bawić dzieci. Nie mamy tutaj tworzyć jakiejś meneli za przeproszeniem. A tutaj mamy właśnie idealny przykład. Zresztą widać czego. I teraz, dlaczego ja się w cudzysłowie czepiam tego biednego wójta? Otóż ja się go nie czepiam, ale wskazuję mu, co po prostu skrzanił. Kolokwialnie mówiąc, tutaj jest dużo rzeczy skrzanionych, a przede wszystkim
ten park jest totalnie zaniedbany. I to są takie zaniedbania, które faktycznie można określić na te 2 lata troszeczkę, ponieważ jeszcze tutaj jakoś on się trzymał siłą właśnie rozpędu. Natomiast w tej chwili wygląda właśnie jak wygląda, a zaraz przejdziemy sobie do urządzeń, które naprawdę wołają o pomstę do nieba. I schodząc sobie trochę w dół, właśnie tu wzdłuż rzeki, co tutaj widzimy? Oprócz stert śmieci, które zaraz się pokażą, oprócz tego, że tutaj sobie przychodzą ludzie, no już nie powinno się nikogo obrażać, ale jeżeli ktoś sobie tutaj przychodzi właśnie w to miejsce, raz, że rzuca śmieci, dwa, że przychodzi sobie tutaj wypić piwko, rzucić papierek. Co tu mamy jeszcze? No właśnie, to jest takie typowe miejsce demoralizacyjne. I to tak fajnie, w sąsiedztwie szkoły, tam jeszcze jakieś tanie wino chyba. Także fajnie, wesoło. Ale za to, gdybyśmy sobie spojrzeli tam, tam jest coś prawie jak w świecie według kiepskich. Tam była prywatna, publiczna toaleta, a tutaj mamy prywatny, w dużym cudzysłowie, publiczny kort tenisowy. Natomiast co do tego kortu tenisowego, no to sobie jeszcze porozmawiamy, ponieważ to jest temat, który... No to jest po prostu zgroza. Przykład jednego z regulaminów, które znajdują się na terenie tego właśnie parku. Natomiast regulamin, wiadomo, wymaga czegoś od osób, które korzystają z urządzeń znajdujących się właśnie na terenie tego parku. W tym przypadku z Jaslinowy. No i już tutaj nie wnikając w te punkty, mamy tutaj również zarządcę. Zarządza gmina Wejherowo, 12 punktów, natomiast gmina Wejherowo również powinna spełniać pewne kryteria. Kryteria dotyczące tego, jak ten park wygląda, w jakim on stanie technicznym jest utrzymany, w jakim stanie utrzymane są choćby te urządzenia, ponieważ tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy bym zaufał. Tu chyba nie potrzeba jakiegoś dużego komentarza. Nawet nie będę testował, czy ten sprzęt jest sprawny, chociaż powinien być tak utrzymany. Natomiast stan wizualny jakoś specjalnie nie zachęca do tego, żeby tutaj po prostu usiąść i sobie spróbować poćwiczyć. Co tu dużo mówić, było tu ładnie. To akurat można odpuścić, bo wiadomo, to jest faktycznie po zimie, może tak być. Ale to nie wygląda zbyt zachęcająco. Nie cieszy oka z całą pewnością. Idziemy sobie tam, tam gdzie są najważniejsze w sumie rzeczy, ponieważ z tamtych urządzeń korzystają najmłodsi. Także zobaczymy, w jakim są stanie. Ten kosz na śmieci też sprawia takie wrażenie, jakby zaraz miał się na mnie przewrócić. Także Pisa ma swoją krzywą wieżę, a my w Bolszewie mamy co? Krzywy śmietnik? A idziemy dalej. Ta szopka zresztą też mogłaby być pewnie rozebrana, bo ona w tej chwili też chyba tylko służy jako magazyn na śmieci. Ścianka wspinaczkowa, może nie jestem fanem, ale gdybym miał kilka lat lub też może nawet ich kilkanaście, no to gdzieś tutaj hopsałbym sobie po niej. No ale to wygląda troszeczkę jak malowidła jaskiniowe. Tu też brakuje jakiegoś elementu. Te pozostałe jakoś się trzymają, czyli to, co miało odpaść, to już po prostu odpadło, a na resztę przyjdzie pora. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. Także podejrzewam, że raczej jacyś turyści nie zatrzymają się tutaj, jadąc sobie powiedzmy gdzieś nad morze i nie będą przy tym sobie robić pamiątkowych zdjęć, jak zresztą chyba przy żadnym elemencie w tym parku, może poza jakimiś świeżymi tymi drewnianymi rzeźbami, które tutaj zostały dostawione. Zastanawiasz się, skąd twój kilkulatek zna dziwne, brzydkie słowa? No, podejrzewam, że z parku w Bolszewie. Bardzo możliwe, że może właśnie tutaj się nauczył różnych dziwnych, niezbyt ładnych słów, ponieważ jak widać, te zabawki są pełne czegoś takiego. I z jednej strony dzieci to są dzieci. Rządzi się młodość swoimi prawami. Natomiast po to są dorośli, żeby korygować raz, że pewne zachowania. Dwa, że gdyby tutaj był jakiś monitoring, no to faktycznie można byłoby tego w jakiś sposób uniknąć, ponieważ byłaby taka większa kontrola. Kolejna sprawa. Takie rzeczy też nie powstają raz, że przez jedną noc.
a dwa nawet przez jedną zimę, ponieważ jak widać tutaj stan choćby tej rury, która jest tam u góry, nawet mi się zrymowało, no bo w końcu to jest art park, także też jakaś artystyczna cząstka mnie się pewnie obudziła. No to również tam mamy takie malowidła w środku, co można byłoby pewnie w jakiś dość łatwy sposób usunąć. Tak samo tutaj odmalowanie tego również wymaga po prostu jakiejś chęci, żeby to nabrało takiego blasku, może nie jak było na samym początku w 2013 roku, kiedy ten park był otwierany. Ale to jest hit, ponieważ tam u góry zostało to zabezpieczone. Natomiast mamy sobie tą właśnie zjeżdżalnię, która jest taką największą zjeżdżalnią tutaj w tym właśnie parku. Ona zresztą też, jak widać, jest w stanie okropnym, co widać nawet stamtąd, czyli z ulicy. Cała popisana. To po prostu wprowadza mnie chyba w taki klimat młodości, w lata 90., kiedy wszystko wyglądało właśnie tak i nikogo to nie dziwiło. Natomiast lata 90. już minęły, mamy 2024 rok i powinno to wszystko wyglądać trochę bardziej cywilizowanie. Natomiast tutaj i tak jest miejsce hitowe, ponieważ jak to się stało, kiedy to się stało i czy ktoś tutaj po prostu nie ucierpiał, to jest taka trochę zagadka. Natomiast ta zjeżdżalnia wygląda właśnie w taki sposób. Także dziecko sobie zjeżdża i wpada właśnie tu i traci tak naprawdę zdrowie. Natomiast nawet jeżeli góra jest w jakiś sposób zabezpieczona, no to mamy też takie wejście. Dzieci, wiem po sobie, ponieważ też kiedyś byłem dzieckiem, mogą sobie wejść nawet tędy i próbować po prostu tędy się dostać pod prąd właśnie do góry. Także tutaj też to powinno być właśnie moim zdaniem zabezpieczone, ale się może nie znam, nie jestem wójtem. No i tutaj również wszystko wygląda właśnie tak jak wygląda i o ile taka właśnie uśmiechnięta buźka może nawet dodawać tutaj trochę uroku, no to cała reszta zdecydowanie nie wygląda estetycznie i wychowawczo przede wszystkim. Mamy tutaj też regulamin korzystania z tego placu zabaw. Natomiast on wygląda tak jak cała reszta. Ten plac zabaw, całość tego, co się tutaj znajduje, jest odzwierciedleniem, a właściwie ten regulamin odzwierciedla to, co się dzieje na całej reszcie tego właśnie placu zabaw i w całym parku. Także tak jak regulamin, taka cała reszta niestety. Tu śmietnik też zabrali. Ale może ten śmietnik po prostu jest czynny tylko w weekendy, kiedy jest więcej ludzi właśnie na terenie parku, a później jest gdzieś chowany, bo po co ma się zapełniać. Ale żarty żartami, ten słupek również nie wygląda jakoś fajnie. No i tutaj kolejna kolekcja, chociaż może jest taki plan, żeby właśnie w okolicach tych ławek, gdzie gromadzą się ludzie i po prostu sobie popijają browarka, właśnie była taka mozaika podłogowa z tych kapsli. Chociaż z drugiej strony tym akurat może się jakoś nie dziwię, no bo gdzie mają wyrzucić te kapsle? Tu? No raczej nie. Butelki są zwrotne, a kapsle już niekoniecznie. Taka panorama parku, a w parku jak wiadomo jest bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo drzew. Te drzewa są stare. Te, które są pokazywane, może akurat nie, ale te
to już jest zupełnie inna bajka. No i teraz, do parku mamy kilka wejść. Raz, dwa, trzy, można powiedzieć, że cztery wejścia. Także te wejścia powinny być jakoś zabezpieczane w momencie silnego wiatru. Także jeżeli zarządzanie kryzysowe otrzymuje informację, że możemy mieć właśnie jakiś silny wiatr, no to one powinny być właśnie zabezpieczane, jak to jest choćby w Wejherowie, gdzie ten park wygląda naprawdę elegancko, gdzie chodzi się z przyjemnością, a tutaj z roku na rok, tak naprawdę z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej. Także może on zostanie jakoś do lata ogarnięty, kolokwialnie mówiąc, ale szczerze powiedziawszy to wątpię. Chociaż, przepraszam bardzo, do lata, jeżeli zmieni się władza, no to bardzo możliwe, że tak będzie. W przeciwnym wypadku szanse są tak pół na pół.